Cześć, Szymona, ja jestem Magia, a dzisiaj zagramy sobie w życie młodego rolnika. Tak, odcinek kolejny, lecimy, się nie bawimy. No i co, jesteśmy znowu na sklepie. Pieniążków mi trochę doszło, bo sprzedałem sobie kolejną przyczepę truskawek, którą miałem w tej stodole mojej, żeby nie było, jak ktoś odcinka nie oglądał. No i przyszło 1500 zł, euro, no ja w sumie muszę zmienić na złotówki, ale to mniejsza o to. No i co, dzisiaj będziemy sobie kosili rzepak. Tak. Nie małe pole. No ale na przyczepę chyba mi się nie zmieści. Coś tak czuję, bo tam widzę, jakie krzaki urosły, to ojojoj. Dlatego wchodzimy w sklep. Wchodzimy w przyczepy. I kupujemy, no niestety, to, na co mnie stać tylko. A drugiej mojej przyczepy nie mogę kupić. Zmienimy sobie kolor na czarny. Pojemność zostawiamy. No koła już weźmiemy sobie trochę lepsze. Wziąć te koła, czy... weźmiemy to, bo... albo... weźmy sobie 2000, sobie zapłacimy 2,50 euro. Tak, ok. No i zostajemy z 820. Ale o to się nie martwię, bo w następnym miesiącu, jakim jest sierpień, no będę musiał kupić sobie nasiona. Tak, to wiem. No ale nie ma co przesadzać, bo przecież jeszcze truskawek będzie truskawek na pewno będzie do sprzedaży w sierpniu. Także pieniądz jakiś będzie. Dlatego się nie martwię i wydaję pieniądze. A we wrześniu też przyjdą pieniądze, to sobie kupię nawozy. Taki obrót pieniądza niestety u mnie jest. Ale fajnie, mamy wóz. Wiadomo, nie jest wywrot, będę musiał trochę się namęczyć, żeby to wszystko zwalić. No ale opłaci się, zobaczycie sami. Tylko że no niestety wóz będę musiał zaczepić do tyłu, do mojej przyczepy. Nie ma świateł, mi to tam nie przeszkadza. W ruchu ulicznym może komuś to przeszkodzi, ale dobrze jest, bo teraz możemy wozić ponad 6,5 tony. Jakiegoś zboża, tylko że też jest dobre pytanie, czy ciapek sobie z tym wszystkim poradzi. Bo wiadomo, ciapek jest dobry ciągnik, ale no tylko 30... koni ma. Dobra, daleko jeszcze nie. Już możemy podpiąć. Tak, zapomniałem sobie tutaj węży podpiąć. Hamulce były za... tegowane. A sami możecie widzieć, 60 jest przecież trochę w tyle. Mniejsza o to, dobra. I w ogóle jeszcze spójrzmy sobie. Tak wiem, ostatnio na odcinku patrzyłem, tak. No i będę musiał dorzucić. Ale mniejsza o to. Teraz sobie odpalimy naszego. Nasz pumbaj. I chyba będziemy pędzić na rzepak nim. Także nie będę was zanudzał, lecimy od razu żniwa żniwami. Tu widać, sąsiad już agregatem przyjechał, a minęła dopiero od ostatniego nagrania sianokosów dosłownie 10-15 minut. Tylko pojechałem sprzedać truskawki. Tak.
Na razie, jak to mówiłem, przystępujemy z serią pierwszą. Lecimy sobie życie młodego rolnika. Dlaczego? No bo wakacje się zbliżają i będzie mnie coraz mniej w domu. A chcę bujnąć tu tą serię. Trochę przejechałem po chodniku. Mniejsza o to, bym uderzył w samochód. No ale cóż. I tak ten odcinek będziecie mieć na 2 lipca albo na 1 lipca, tak? Zależy, o której będę 1 lipca w domu. Tak to bywa. Dobra, przejedziemy sobie, zrobimy kółko. Łop, łop, łop. Zrobimy sobie kółko po... na tym rzepaku. Trochę podnieśmy modowidła. Dwójkę sobie damy, żeby miał więcej siły. I zobaczymy, jak to będzie. Czy w ogóle mi się uda zrobić przejazd naokoło. Najlepiej, jakbym zrobił sobie 2 razy. Dobra, bo tu rów jest. Właśnie rów jest i już mnie wciągało do niego. Normalnie chyba będzie trzeba kiedyś zmienić ten kombajn, bo jest za mało zwrotny. Tak. Jestem naprawdę ciekawy, ile da tego rzepaku, bo tak serio. Kupiłem tą drugą przyczepę, raczej miałem ją kupić w następnym odcinku na... nie, w następnym odcinku będziemy sobie działać się na kosy. Po następnym odcinku na koszenie pszenicy. Tak, bo pszenicy na pewno mi nie wejdzie na moją przyczepę. No i w sumie tak rozkminiłem, bo przyszedłem sobie zobaczyć, jak tutaj wygląda to pole tego rzepaku i też mówię, że jest konkretne, także też mi się wydaje, że nie wejdzie wszystko na moją przyczepę, a w zbiorniku kombajnem wieś to tak na upartego można, ale ja nie lubię takich rzeczy. Raz chyba tak zrobiłem, nawet na tej serii. Ale mniejsza o to. No i zaraz zrobimy sobie drugie kółeczko. A czyli zaraz będziemy w ogóle mieć pełen zbiornik, także po jednym kółku mamy pełen zbiornik, fajnie. Mi się to podoba. Oj, tu będzie ciężko, tu będzie coś, czuję ciężko z tym rzepakiem. Czapek będzie miał co targać. Zrobimy sobie jeszcze jedno kółko. Czy no, przejedziemy się naokoło jeszcze jeden raz. I wtedy będę raz przy razie jeździł. Tak. I chyba w następnym sezonie będzie trzeba zainwestować w jakąś lepszą przyczepę. Może za moje byki, które hoduję, będę mógł sobie na jakąś ładną przyczepkę pozwolić. No, bo jak tu przyjdzie pszenica, to nawet kółkę nie zrobię. Naokoło nie przejadę. A bez kitu. Dobra. Ciepkiem tu się przycisnę. Dobra, przelecimy się... A, boiskiem. I tak nikt nie gra na nim.
Mniejsza o to, w sumie tutaj jest szkoła podstawowa. Tak, słyszałem ten samochód. Dobra, z piątki ruszymy. Ojej, ładny zestaw się zrobił. Luknę sobie. Ojej, 10 minut nagrania już mamy. W następnym. W sumie w następnym odcinku mogę to za oborą skosić pszenicę i tutaj sobie zgrabić ładnie, elegancko. Trawę. No tutaj będę mógł sobie poza odcinkiem sobie tutaj przetrząsnąć na tą trawę. Nie ma chyba problemu. Znaczy wy nie macie problemu, moi drodzy widzowie. I tak się zastanawiam, czy czasem ciapkiem tego nie zgrabię, czy siatkę sobie zostawić do prasy. Jak na razie ciapek sobie pojeździ trochę z tym wszystkim. Dobra, musimy wziąć trochę większy łuk. Dobra, jedziemy. No i co? Tak szczerze, jeszcze jeden zbiornik i mamy zasypaną moją przyczepę. Ta, ciapek dwójka. Znaczy no. Oj, redukcja poszła na polowe. Także szok. Mniejsza o to. Ciapek sobie nie poradził pod górkę. Czyli też trzeba zrobić to, że 60 trzeba naprawić. Czyli zrobić do stanu takiego, żeby mogła jeździć sobie po drodze normalnie. Ciapek, ciapek, jednak ty to jesteś wariat. Myślałem, że sobie poradzisz z tym, żeby jechać. On sobie nie dał rady pod górkę. Z pustymi przyczepami. Znaczy przyczepami, z przyczepą i wozem. A czy to robi jakąś różnicę? No nie wiem. 60 po prostu będzie czas. Będzie po prostu takie coś, że będzie trzeba ją zrobić. Ten sezon się jeszcze przeboleje. Znaczy no. Ten sezon sobie jakoś poradzę ciapkiem w transporcie. No ale później już będzie trzeba chyba coś myśleć o 60. A w sumie teraz będę przy pieniążkach to. I to nie grozi. Za sezon. Tak, jeszcze rok został i będę mógł sprzedać bydło. Także jeszcze kolejny plus. Kolejne pieniążki wpadną. 100% będziemy się raczej na pewno będziemy się rozrastać. Także po wszystkich sprzedażach wykalkuluję, ile będę mieć pieniążków i zobaczymy. Może coś się uda z tą 60 zrobić, może nie.
zobaczymy. Na pewno w następnym sezonie pojawi się parę nowych nabytków. Dobra. Tutaj lecimy tak. Po drugie, to już mogę raz przy raz jeździć. Ale mniejsza o to. I tak muszę się wysypać. Do tyłu, no i mamy prawie, znaczy jeszcze tam to nawejdzie na tą przyczepę moją, no ale wątpię, że tylko tonę tutaj uzbieram tego pola. Jeszcze takie 10 minut koszenia w sumie będzie mnie czekać, także do 30 minut odcinka się wyrobimy. Zobaczymy. Raczej sprawdźmy to. Nie ma problemu. Dobra. Wątpię, że te pole jest do orania. Chyba. Także będę musiał coś z moim kultywatorkiem robić. Znaczy z moim kultywatorkiem. No po prostu muszę coś zrobić takiego, że zrobię sobie takie, nie wiem, kacze łapy albo coś takiego. Że wiecie, po ściernisku ładnie mi to robi, tak jakby gruberek, ale no, z kultywatora. No i po prostu mniej mocy będzie potrzebował, bo to będzie to 60 albo ciapka. Tak. A w sumie zobaczymy, bo tutaj po rzepaku na pewno wleci uprawa pościerniczkowa. Znaczy no. Po prostu nie będziemy. A czemu nie mam. A czemu nie mam wapna? Nie wiem, ale orać tego nie będzie trzeba, więc coś się pokmini, że będzie bez uprawa bezorkowa. Jakbym miał to orać moim pługiem, to połowę już bym chyba musiał przed odcinkiem zaorać. Jak i nie lepiej. Nie, to w sumie aż tak źle by nie było. Zobaczymy. Na pewno w tym sezonie będę orał pole za oborą moją, bo tam jest wymagana orka. Ale ten bubel, ten kombaj jest tak mało skrętny. O, ale by na mnie ciapek teraz prosto stoi. Która godzina? Dobra, jeszcze damy radę. Ile? 20 minut? No to w sumie teraz dorwałem trochę tego. Szybciej to będzie szło. Oj, ale fajnie się usypuje na ten wóz. No i tak, mamy w sumie pół pola skoszone i mamy na przyczepie i wozie, także coś czuję, że chyba będę jeszcze w kombajnie miał tonę. Także 7 ton.
Znaczy, przepraszam, 7000 litrów będzie około. Tego rzepaku. Czy źle, czy dobrze? Mam taką nadzieję, że jeszcze te dwa zbiorniki na pewno będą. Bo to już jest jednak jakiś pieniądz do przodu dla mnie, który mi pozwoli się rozwinąć. Czy rozwinąć? Muszę 60 wyremontować. Oj, 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 oj. I co, 50% mamy za jeden tombi wefton? 46. Tego mi jaka te zaraz biorę, ale no to przez to nie zebrałem go przez to, bo ten kombajn jest zwrotny. Wyjechał się wysypywać, to sobie go tam jakoś zbiorę. Dobra, tu. Tu w ogóle pole jest zaorane. Ile będzie bardzo dużo tego rzepaku. Już mamy zbiornik. A tu zostaje taki, mogę powiedzieć, clean. Kombajn mi ustał? Nie, a, spacja kliknęła przez przypadek. Dobra. Tak, i to jest właśnie zwrotność. Już bizony lepsze miały. Bo tamtym bynajmniej w tym. W miejscu. Zawróciłem. A mam takie fajne, ładne bizony. Może się pojawi tutaj jakiś bizon. Chociaż już dużo ludzi ma bizony na swoich seriach. To ja nie wiem, czy będę mógł sobie takiego bizona kupić, żeby was nie zanudzić. Dobra. Ile już 24 minuty odcinka, także dosyć mi to jakoś idzie. No i wielkie pytanie, będzie 7 ton, a czy 7000 litrów? Ja mam nadzieję, że tak. Ale jaka jest ta nadzieja? Czy jaka jest prawda? Tego nikt nie wie, bo tutaj chyba już ten jeden zbiornik będzie. Ile jeszcze na tą przyczepę bym musiał 600 kilo gdzieś wsypać? A czy na ten wóz mój? Nowy nabytek tak zwany, bardziej zabytek. No ale cóż. Ile to wrzucę i będę mieć dwa pełne zestawy, to będzie gdzieś około 6,5 tysiąca litrów. Jeszcze jakbym takie w kombajnie miał te 0,5 tysiąca litrów, to by było bardzo dobrze. Tutaj
Ile do tony? Do 1100 bym musiał zbierać w kombajnie. I wtedy 100% mamy 7 tysięcy litrów tonażu. Ile teraz będzie? 900? Tak, jest 900. No i moja fantazja o 7000 litrów jest błędna. No nie będzie, no nie będzie niestety. W sumie bym musiał jakieś wały kupić posiewne, bo wałowanie daje mi 5 plus 5% do zbioru plonu, także teraz z tego bym obliczył 5%, to pewnie około 7 ton bym miał. No ale mniejsza o to. Najważniejsze jest to, że ten rzepak już jest na przyczepach. Mogę go zwozić do siebie, do... Aha, dobra. Zapomniałem, przecież miałem mieć jeszcze jeden zbiornik. Ile mamy? 6 i 250 tysięcy litrów. W ogóle ja się teraz pomyliłem. To bardzo nieźle. No, w sumie z jednej strony bardzo dobrze, bo nie będę robił prawie pustego przejazdu ciągnikiem na skup. Bo mamy... Kurczę. Mamy tylko 6000 litrów. Sześć 250, dobra, mniejsza o to. A tam. To mnie i tak dobrze. Wiem, gościowi wymusiłem, no ale w tym kombajnie są takie fajne hamulce, że bym wdepnął w hamulec. O. To i tak bym poleciał na niego. Dobra, tutaj. Nie wiem, czy bierzesz na gospodarstwo, czy nie. A. Już mamy paletę tego, truskawek. Niech sobie na razie tutaj stoi. Biegniemy, 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 biegniemy po ciapeczka. Fajnie. I tak mam te pieniążki już w oczach, znaczy dolarki. Dobra, tu niestety jak ktoś będzie jechał, to mam przejebane, bo ja już się nie mogę zatrzymać, jak ruszyłem z tymi dwoma przyczepami. Potem jeszcze było pod górkę. Taki tonaż dla czapka to jednak jest jakieś wyzwanie pod górkę ruszyć. Dobra, ustąp, ustąp, ustąp. Pusto, pusto. Są się tym fajną wiatkę. Ogólnie ten sąsiad to jest taki handlarzyk, nie? Już od marca tuż mieszka mniej, to ja wiem. Ten handlarzyk, on ciągniki sprowadza i sprzedaje. Tutaj. No i tak. Powiem tyle. Jakby nie ten wóz,
to bym niepotrzebnie kursował dwa razy. No, ty tam szczegół. Ja się cieszę. Jest dużo tego rzepaku. Ja się z wami żegnam. Do następnego. Na razie, cześć.